Właśnie to doświadczenie, jak weszło całkiem właśnie szybko i z całkiem dużą siłą. I nie wiem, jak to opisać. Po prostu czułem się, jakby mój umysł, wiecie, jak pokazują nam na jakichś filmach albo animacjach, że jak do mózgu się wchodzi, tam te wszystkie neurony, impulsy elektryczne się płynie między mózgiem i tak falami, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, wyobraźcie sobie tą siatkę neuronów wszystkich, tylko taką. Po prostu nagle rozsianą po całym waszym mieszkaniu, po całej przestrzeni, w jakiej akurat się znajdujecie. Ja miałem takie wow, po prostu nie mogłem wyjść z podziwu, jak dużo. Ja ogólnie mam chaotyczne myśli, ich całkiem dużo, ale wtedy po prostu kompletna eksplozja poza cokolwiek, czego się spodziewałem. To od razu olśniło mnie, że to nie było cokolwiek, co mogłem sobie wyobrazić, co było w ogóle zbliżone do tego, co sobie wyobrażałem. Nic z tych rzeczy, absolutnie nic podobnego, ani troszeczkę. To było coś absolutnie niewyobrażalnie, niesamowicie, chciałbym powiedzieć, przygniatającego. Nie czułem się wtedy jeszcze akurat przytłoczony, ale miejscami na pewno takie było. Na pewno dla osoby bez przygotowania byłoby dużym. Okej, w każdym razie to doświadczenie, kiedy już powiedzmy odczułem je tak prawie że w pełni, zacząłem się tak bawić rzeczywistością, spojrzałem na tą listę, którą sobie zrobiłem i zacząłem się, jeszcze tam na tej liście było jakąś tam muzykę sobie puścić, taką i siaką, muzykę klasyczną, muzykę zwykłą. I popatrzyłem na tą listę i wpadłem w taki po prostu śmiech. Chciałem powiedzieć szał, ale to był po prostu maniakalny śmiech, jakie to jest zabawne, co ja chciałem robić, że to jakby to jest w normalnym stanie, to wszystko jest ciekawe i fajne do eksplorowania i do przeglądania, doświadczania, badania i tak dalej. Super, ale w tym stanie to było tak zabawne, ponieważ możliwości wyobraźni, dostępu do wspomnień i symulacji różnych symulacji wyobrażeń. Tak, powiedzmy, symulacji jakichś aspektów myśli, uczuć, czy planów, które mieliśmy na bieżąco praktycznie w naszej własnej głowie, doświadczania obecnej chwili w tak głęboki i piękny sposób, zerknięcie na cokolwiek wokół siebie i posiadanie ciekawości na temat tego, co ten obraz przynosi dla naszych myśli i wyobrażeń, niepowtarzalne. Więc wszystko to, co było na tej liście, nie było śmieszne z tego właśnie względu, że to doświadczenie tak o tyle przewyższało satysfakcję, jaką mamy z nie rzeczywistego, a aktualnego, takiego obecnego doświadczenia. Już tak zaplątałem to zdanie, że nie wiem, jak do niego wrócić. Po prostu było to o wiele ciekawsze niż robienie czegokolwiek, co tam sobie zaplanowałem. Tak to uproszczę.